Państwa, będziemy mieli relację z naszej dyskusji w internecie, więc dla tych wszystkich, którzy będą sobie chcieli posłuchać, popatrzeć, będzie taka możliwość. Proszę Państwa, spotkanie zostało zainicjowane przez Koalicję Ateistyczną. To dla tych, dla Państwa, dla wszystkich, którzy na naszym spotkaniu nigdy nie byli. Jako ateiści próbujemy zorganizować, jakoś wejść w życie publiczne, natomiast jestem bardzo ciężko, że z ateistami generalnie nie chce się rozmawiać. Pan z jednej z partii, której nie ma, na słowo ateistyczna zamknął. Na tym się prawie rozmowa skończyła. Natomiast nam wciąż zależy na tym, żeby udało się kiedyś jakieś dyskusje przeprowadzić, powiedzmy sobie trochę szerzej niż tylko w własnym domu. Bo na ogół jest tak, że... Zasłaniam, co przejdę. Bo na ogół, proszę Państwa, jest tak, że powiedzmy sobie osobne rządzące do organizacji religijnych dyskutują między sobą, a ateiści spotykają się i dyskutują między sobą. Natomiast tego dialogu, ten dialog jest bardzo trudny do zainicjowania. Mimo że wszyscy zdają sobie sprawę, że nigdy nie będzie tak, że w społeczeństwie będzie 100% osób podzielających wiarę w różnego rodzaju siły wyższe i 100% ateistów. Natomiast problemem w Polsce jest to, że cały czas słychać tylko powiedzmy sobie ten dyskurs z jednej strony. Właśnie tutaj w kuluarach rozmawiamy, że bardzo często, jeżeli mamy nasze ateistyczne imprezy, nasze ateistyczne spotkanie, bardzo często przejeżdżają ludzie prawie 200 czy ponad kilometrów, po to, żeby porozmawiać. Oni mówią, że w małych miejscowościach, szczególnie w Polsce, na ten temat nie można porozmawiać. To nie chodzi o to, że oni chcą kogoś obrazić, chcą kogoś rzucać kamieniami, tylko nie można. Mają za dużo do stracenia. I tak to niestety u nas wygląda. Tym bardziej jest nam bardzo miło, że zdecydowana część partii, która powiedzmy sobie bierze udział w wyborach tegorocznych i zechciała nas się pojawić po to, żeby podyskutować. Nie chodzi o to, żebyśmy się zgadzali, ale tak czy inaczej jakiś taki status quo między tymi, którzy powiedzmy sobie podzielają, jak to jest konstytucjonalizowane, podzielają wiarę w Boga i tymi, którzy wywodzą to z innych źródeł, żeby jakaś powiedzmy sobie dyskusja nastąpiła. Na razie jest to bardzo trudne. My bardzo często próbujemy spotkać się z przedstawicielami na przykład Kościoła, żeby porozmawiać. Nie po to, żeby się rzucać, nazwijmy to, jak mi się wydaje, żeby porozmawiać. Natomiast tej chęci raczej za dużo nie ma. To jest problem. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie chyba to doszedł nasz ostatni gość. Zapraszam. Chcę się zgłosić w dyskusji? Nie. Może i razem. W takim razie... Zapraszam. Proszę Państwa, to było to, żeby chwilkę zająć, żeby nie było ciszy. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, zaczniemy. Ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, jeszcze raz oficjalnie witam wszystkich naszych gości przede wszystkim. Witam Panią Krzysztofę Posuchacką z KO. Dzień dobry. Witam Panią Agnieszkę Górę z Nowoczesną. Witam Panią Katarzynę Olejnik, która reprezentuje PSL. Witam Pana Marcina Małeckiego z Partii Razem. Witam Pana Tomasza Zunera z Partii Polin. Przyjdzie Pan Krystian Igierski też go powitam, natomiast na razie stoi puste krzesło. Proszę Państwa, tematem naszego dzisiejszego spotkania, naszej dyskusji, na którą zechcieliście Państwo przyjść jako publiczność, jako goście, jest generalnie sprawa obecności religii w Polsce. O tym, o czym się generalnie nie mówi się chętnie. To jest, proszę Państwa, takie jeszcze wtrącenie, że jak my się przedstawiamy na przykład jako koalicja artystyczna, jako stowarzyszenie artystyczne,
Chcieliśmy kiedyś wynająć salę na pokaz filmu w kinie. Pani usłyszała, że to było rewolucji, że tam liści. Na chwilę pomyślała i powiedziała, no proszę Państwa, ale to tylko wartościowe filmy dla nas. Więc to mniej więcej jest takie, to jest mniej więcej takie odniesienie, powiedzmy sobie, jakie mam. To tyle głębi wstępu, więc tym bardziej dziękuję za przybycie na nasze spotkanie. Proszę Państwa, dzisiaj był temat, od którego trudno uciec, to znaczy w świeckiej szkole. Część osób z nas tutaj obecnie zbierała podpisy, część osób kibicowała, udało się zebrać 100 tysięcy podpisów. 150. Natomiast udało się zebrać te 100 tysięcy wymagane, natomiast z grupą, co generalnie większość osób cieszy. Nie wszystkie osoby są z tego zadowolone. Dzisiaj słuchałem wiodącej rozgłośni katolickiej. To byliśmy osądzani od przewodniczki, że w ogóle taka inicjatywa powstała. No i tak to wygląda. Pierwszy temat to jest temat świeckiej szkoły. Która jest temat? Mogę zacząć. Proszę, jeden mikrofon. Bo już pan zaczął tak, jak w Grecie było, że ktoś musi zacząć. Nie działa. Trzeba łączyć takim zielonym przycisk. No więc wracając do dobrego filmu, czyli do Rejsu Marka Piwowskiego, ktoś musi zacząć, dyskusję zaczynam. I odpowiadając na pana pytanie, chciałam od razu powiedzieć, że w programie Platformy Obywatelskiej mamy postulat o zniesienie konieczności finansowania z budżetu państwa nauki religii w szkołach, że to rozwiązanie, które było do tej pory, znaczy do czasu, gdy religia została wprowadzona obowiązkowo do szkół, to rozwiązanie, że te dzieci, które chciały i chodziły na lekcje religii do odpowiednich ośrodków, tak jak na przykład ja chodziłam do jezuitów i dzięki temu nauczyłam się najwięcej o malarstwie, bo naprawdę mieliśmy wybitnie fantastyczny program. Więc jeżeli ktoś chce, może chodzić, nie może to być obowiązkowe. Także chciałam tylko to podkreślić, że w programie Platformy jest taki postulat. To oczywiście pierwsze pytanie, które się nasunie przed osobą z sali, czyli to dlaczego wcześniej, powiedzmy sobie, ten temat świeckiej szkoły był jakoś tak pomijany? Bo to jest pierwsze, co jesteście Państwo, powiedzmy sobie, Platforma Obywatelska jest partią rządzącą, więc najwięcej ludzi, powiedzmy sobie, będzie miał, chce mieć pretensje. Już oddaję głos dalej, tylko chciałam powiedzieć, że razem rządzimy. Wprawdzie niebieski kolor jest Platformy, ale to nie szkodzi. Rzeczywiście, trwało to długo, bo jak Państwo wiedzą, jedni to uważają za wadę, ja uważam za zaletę. Platforma jest partią, która skupia ludzi o różnych poglądach światopoglądowych. I w naszej partii, tak jak na przykład w partii PSL-u, są posłowie tacy jak na przykład pani posłanka Joanna Fabisia, która jest na przykład przeciwko in vitro, a ja należę do tych, którzy są za in vitro. I po prostu ta dyskusja trwała długo. Natomiast efekt jest dobry, ponieważ Platforma do tego dojrzała. Ja jestem zadowolona. Oddaję głos. Drodzy Państwo, ja również udzielam pogląd tutaj koleżanki. Natomiast uważam, że brakuje w naszym państwie przede wszystkim takiej tolerancji i jeśli chodzi o partię, którą reprezentuję, tutaj również jest podział, jeśli chodzi o światopogląd, o poglądy. Natomiast myślę, że brakuje przede wszystkim w naszym społeczeństwie takiej edukacji obywatelskiej i ludzie idąc do wyborów tak naprawdę nie wiedzą, na kogo głosować. Głosują przez przypadek na nazwisko bądź na osoby, które poznają, ale nie do końca wiedzą o jej poglądach. W tej chwili można zobaczyć, sprawdzić, jak posłowie konkretnie głosowali na poszczególne ustawy i stąd też wnioskować bardzo dużo na temat ich poglądów. Ale tego brakuje tak naprawdę w
wiedzy we wszystkich naszych obywateli, ponieważ oglądając nawet teraz reklamę PKW, widzimy tylko, że będzie książeczka żółta i biała, a resztę można sobie doczytać na stronie internetowej. Podejrzewam, że dużo osób nie zajrzy na tą stronę internetową, biorąc pod uwagę osoby starsze, które głównie głosują, głównie chodzą do wyboru, czy też młodzież, której się nie będzie chciało przeglądać wszystkich. Brakuje tej edukacji i myślę, że tutaj jest ten clue, dlaczego tak jest, że ten głos przede wszystkim nasz katolicki jest tutaj górujący. Natomiast to znaczy, że jeśli ja jestem katoliczką, nie znaczy, że będę broniła takich mocno twardych opinii. Uważam, że każdy ma prawo do swojego głosu, do swojego poglądu i tego należy szanować, tak? Każdy powinien móc się wypowiedzieć i tak samo tutaj, jeśli chodzi o kwestie religii, jeśli będzie poddane to głosowanie, to uważam, że osoby, które będą wybrane przez wyborców, to zaprezentują. Ale to jeszcze... Ad vocem, jak można, bo ja nie bardzo zrozumiałem. Czy Pani zdaniem PSL może wystąpić z postulatem, aby religię wyprowadzić ze szkół? Myślę, że tutaj głosy będą niestety podzielone. Na tą chwilę, patrząc na posłów, którzy są w naszej partii, no niestety całe szczęście może z tym, że nie może dyscypliny partyjne do tej pory w takich mocno kontrowersyjnych tematach, jak chociażby in vitro. Natomiast jeśli chodzi o religię, no ja nie mogę zagwarantować, że wszyscy mają jednomyślni. Czy raczej, a powiedzmy, czy z punktu ideologicznego dla PSL-u, który no tak logicznie opiera się głównie na elektoracie z mniejszych ośrodków, czy taki postulat nie byłby podcinanie gałęzi, na którym Państwo siedzicie? Ja myślę, że to nie byłoby podcięciem, natomiast generalnie to jest tak, że każdy tak naprawdę ma swoje poglądy i tutaj myślę, że wyprowadzenie religii ze szkół niekoniecznie musiałoby się wiązać z tym, że byłoby podcięcie tutaj dla elektoratu naszego, ponieważ można to zastąpić. To jest tak silny elektorat wiejski, gdzie tak naprawdę często proboszcz jest autorytetem, a w takich większych skupiskach jak miasta brakuje tych autorytetów. I tutaj się ludzie tego trzymają i nie sądzę, żeby wyprowadzenie religii cokolwiek zmieniło. Czyli zostawiamy. Dobrze, ja bym poprosił teraz, ponieważ mikrofon, może tutaj pan Tomaszowi byśmy dali. Państwo jesteście, ja sobie wydrukowałem to wszystkie programy, te, które są przynajmniej na stronach internetowych, żebym wiedział troszkę więcej. Państwo jesteście partią, która u siebie zapisała krzewienie wartości chrześcijańskiej. Czy to dowie? Tak. Czy wobec tego, czy temat świeckiej szkoły jest tematem, którym jesteście Państwo przeciwni? Znaczy, świeckie szkoły w domyśle wyprowadzenia religii ze szkół, ewentualnie spowodowanie, że byłaby finansowana przez... Znaczy, my jesteśmy zwolennikami wyprowadzenia religii, ale nie tej religii chrześcijańskiej ze szkół. My jesteśmy zwolennikami wyprowadzenia religii jakiejś takiej równościowej, socjalistycznej, która jest podstawą aksjologiczną. Po prostu. Państwo się śmieją, bo Państwo myślą, być może na świecie istnieje jedna religia, ale religii jest sporo. A niektórzy nawet nie wiedzą, co wyznają. To jest oczywiście sytuacja dosyć zabawna. Ale weźmy na przykład religię dialogu, tak? Istnieje. Proszę nas nie obrażać. Proszę Pani, a niech Pani weźmie, bo dlaczego mówimy o religii? Weźmy lekcję biologii. Na biologii mamy zdecydowanie w Polsce jednostronnie przekazywane. Nie, ale mam taką prośbę. Mam taką prośbę. Zakładamy, że nie zgodzimy się we wszystkim ze sobą, natomiast później ten mikrofon też pójdzie w stronę powiedzmy sobie drugiej sali. Natomiast dajmy możliwość wypowiedzenia się wszystkim. I nie przerywać. Weźmy na przykład taki przedmiot, jakim jest biologia. Tak? No, do biologii można w różny sposób podchodzić. Można podchodzić w sposób
ewolucjonistyczny, średnio ewolucjonistyczny, lekko kreacjonistyczny i bardzo kreacjonistyczny. Nie, ale co do mnie to nie może. Nie, ale to nie mam tego. Innymi słowy, o co się opiera takie podejście? Bo tutaj rozmawiamy o jakiejś takiej troszkę sytuacji zupełnie absurdalnej, że uznaje się, że w Polsce jest jedna religia i koniec. To nie jest prawda. Na przykład na lekcjach biologii mamy ewidentnie ideologię czy religijność taką ateistyczną, ewolucjonistyczną. Mógłbym ktoś powiedzieć, że trzeba wybrać ten przedmiot z tej ideologii, wyprowadzić biologię ze szkoły. Nie wiem, że pan Jerzyński nie zbierał podpisów pod wprowadzeniem biologii ze szkół. Także my jesteśmy jak najbardziej za wyprowadzeniem ideologii ze szkół, ale wtedy trzeba było też pewne rzeczy związane z takimi stricte politycznymi też rzeczami wyprowadzić. Generalnie taka dyskusja jest zupełnie absurdalna. Jest tylko jedno wyjście z takiej sytuacji, mianowicie totalna prywatyzacja szkolnictwa. Jak się szkolnictwo sprywatyzuje, to rodzic decyduje, do jakiej szkoły dziecko posyła, jeżeli chce posłać z religią, to pośle z religią, jak chce z biologią ewolucjonistyczną, to pośle z biologią ewolucjonistyczną i tyle. Panie Jerzyński... Prosimy o możliwość wypowiedzi. Pan Jerzyński, zbierając te podpisy, już abstrahując od tego, czy on to poprawnie zebrał, czy nie, w sensie tych terminów, no bo rozumiem, że przestrzegamy prawa i każdy zbiera podpisy, tak ładnie zbierać, żeby to było zgodnie z zasadami, no wpada w skrajną hipokryzję, dlatego, bo to zbieranie podpisów wynika z tego, że on ma jakąś tam ideologię, a jednocześnie rozumiem, z zawiścią odnośnie do Kościoła, bo rzekomo Kościół dostaje pieniądze, to też jest oczywiście kłamstwo, to nie Kościół, tylko katechecie, to są dwie różne rzeczy. Natomiast ten sam pan Jerzyński sam bierze kasę od państwa na te swoje ideologie i jakoś tam w ogóle nie przeszkadza. Więc ja w ogóle, jeżeli dyskutujemy o takich rzeczach, to bym postulował pierwsze zwrócenie uwagi na to, że jest parę religii, wyznawcy, można nawet powiedzieć, że Polacy, duża część Polaków jest dużo silniej wyznawcami tej religii socjalizmu niż religii chrześcijańskiej. I jedyną metodą przerzucenia takich ideologii ze szkoły jest prywatyzacja, więc to nie powinno się odbywać poprzez wyrzucanie poszczególnych przedmiotów, czy to religii, czy to biologii, czy to historii, czegoś tam innego. Tylko po prostu poprzez oddanie ludziom wolności. A czy mógłby pan wyjąć temat, dlaczego biologia jest tą ideologią? Ja nie bardzo... Można różnie traktować teorie dotyczące rozwoju biologicznego gatunku, na przykład, tak? No państwo się śmieją, ale państwo są, taka jest wspólna prawda, w takim peryferyjnym kraju w Europie, gdzie rzeczywiście ewolucjonizm triumfuje w nauce biologii, a na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli w imperium obecnym, tam w 90% z kolei w szkołach jest ideologia kreacjonistyczna. Czy jeśli dobrze rozumiem, nie będziemy peryferią, jeżeli zaczniemy nauczać kreacjonizmu na biologii. Wtedy przeniesiemy się bardziej do świata. Pan właśnie wychodzi z takiej diagnozy ideologicznej tej religii socjalizmu, która mówi, że są jacyś ludzie, którzy lepiej wiedzą, w związku z czym nam powiedzą, nas zmuszą i te dzieci poślą, a potem poślą. A najlepiej cudze dzieci jeszcze poślą i na tym zarobią. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jedyną metodą jakby neutralności, bo nie ma czegoś takiego jak świeckie państwo, ale państwo może być bardziej lub mniej neutralne. Ograniczenie tej, znaczy zwiększenie tej neutralności wiąże się tylko z jedną rzeczą, z prywatyzacją i oddaniem ludzi szkolnictwa. I oczywiście z zniesieniem obowiązku szkolnego. Dobrze, dajmy mikrofon, może nas jest sporo osób, więc proszę bardzo. Tak, dziękuję państwu. Stanowisko Partii Razem, jeżeli chodzi o lekcje religii, jest takie, że oczywiście uważamy, że powinna być ona finansowana przez kościoły opowiadające za religię, ale to jest oczywiście tylko pierwszy krok. To nie jest wszystko, co powinno się w polskiej szkole wydarzyć. Przynajmniej dwa kroki jeszcze powinno się wydarzyć. Jeden bardzo ważny i krzywdzący dla naszych dzieci, czyli likwidacja ostracyzmu społecznego, który jest związany z nauczaniem religii w szkole. Wszyscy, albo przynajmniej większość z nas wie, jak to wygląda.
jak są konstruowane lekcje, tak żeby religia była najlepiej usytuowana w programie lekcyjnym, żeby etyka była o godzinie zerowej, tak zwanej 8:10, żeby były okienka, żeby nie można było wybrać innej lekcji niż religia i tak dalej. Tak? Dzieci siedzą w tak zwanej świetlicy z maluchami, są wyśmiewane, czyli mamy po prostu sytuację społeczną, jeżeli ktoś nie wychodzi na religię i to trzeba załatwić. To jest pierwsza rzecz, znaczy my dorośli możemy się niekomfortowo czuć w takiej sytuacji, co dopiero nasze dzieci. Jeżeli religia byłaby uczona tam, gdzie jest wyznawana, tak, w kościołach, nie mielibyśmy z tym do czynienia. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, już nie mówię, jakby wyrażając swoje spotkanie, tylko swoje własne. W moim poglądzie, czy w moim postrzeganiu rzeczywistości, nie bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić, żeby można było uczyć, na przykład, nauczyć kogoś, żeby uwierzył w to, że wygrała w totolotka. Czy Państwo sobie wyobrażasz, można kogoś tego nauczyć? No ale nie można go nauczyć, żeby uwierzył. Nie można nauczyć kogoś, żeby uwierzył, że jak kot czarny przebiegnie drogę, to się stanie coś złego. Natomiast można nauczyć kogoś o tym, jakie są przesądy w danej kulturze i tym się zajmuje na przykład antropologia kultury. W związku z czym można uczyć ludzi czy młodzież o religiach świata, między innymi o religii katolickiej, o buddyzmie Zen, o Shinto i również o kulcie karma. To będzie, że Państwo wiedzą sobie. W związku z czym oczywiście tym się zajmuje całą religioznawstwo, a nie religia. W związku z czym mój światopogląd jest taki, że szkoła jest od nauczania wiedzy, a nie od wpajania wiary. W związku z tym szkole oczywiście możemy uczyć rzeczy związanych z religią, ale wiedzy na temat religii, nie tylko katolickiej. I to jest kwestia pewnej tolerancji wobec innych kultur, innych wyznań. Dzieci zdobywają wiedzę, na przykład o wierzeniach wczesnych Słowian, czego nie, prawda? Natomiast wiary, tak, i wyznawania wiary, no to znaczy, ja bym nie bardzo rozumiem, jak to można uczyć po prostu. Tym bardziej, że na lekcjach, ja przygotowując się dzisiejszej rozmowy, przeczytałem sobie w internecie takie sprawozdanie na temat tego, jak wygląda religia w szkole. Na przykład na lekcjach sprawdza się to, jak bardzo dzieci są wierzące, przez to, że stają w kolejce i pękają i całują krzyż. A nie wszystkie całują i te, co nie całują, są wyśmiewane. Ja sobie nie wyobrażam, że może coś takiego zrobić na lekcji w szkole. Tak? Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że coś tego zrobić, ale trzeba wyjechać. Więc to jest kolejny etap, tak? Natomiast do tego co Pan mówił na temat ideologii, ja mam takie pytanie, bo Pan używa słowa ideologia w kontekście nauki biologii, to zastanówmy się, czy uważa Pan, że ten swój jest kwadratowy? Skrótsza. Czy to jest ideologia, że ten swój jest kwadratowy, czy nie? Ale proszę pana, ja wymieniłem przedmiot, który jest ideologiczny, ale, tak samo jak religia. Nie wymienił pan matematyka ideologicznego, tylko... Znaczy proszę pana, matematyka, nie wiem, czy pan zna na pewno matematyce, jeśli pan się zna dobrze, natomiast od razu panu powiem, że matematyka jest akurat jednym z mniej ideologicznych przedmiotów, aczkolwiek nie do końca pozbawionym ideologii, bo... A co jest nieideologiczne? No właśnie, więc zostawmy to rodzicom. Nie narzucajmy. Pani, tak, bo wszyscy Państwo chcieliby jakąś własną ideologię komuś narzucać. Pan tu mówi na przykład o coś, co mnie przeraziło, bo to zapachniało takim wczesnym stalinizmem, że coś tam się dzieje wśród dzieci i trzeba interweniować. Co pan chce z tym dzieciom zrobić? Dobrze, ja mam taką prośbę, sekundkę, żebyśmy dali jeszcze... Do więzienia, czy o co chodzi? Żebyśmy dali... Jeśli pan pozwoli, to kończę mi się z stołem i... Proszę, ale proszę, niech pan mi odpowie, dziecko się zaśmieje z dziecka ateisty. I co pan z tym dzieckiem zrobi? Na połapach, do więzienia, czy rodziców? A co pan zrobi? Do ładu. Nic, gdzie w szkole się różne rzeczy dzieje. Tyle. Przede wszystkim... Trzeba być tolerancyjnym, nawet w drugą stronę. Nie będę jeżeli rodzice mają od razu decydować, które dziecko do szkoły pójdzie, to jest tolerancja? Ja mam prośbę, żebyśmy skończyli temat świeckiej szkoły i przejść ewentualnie do tematu stołu i gminy. Dobrze. Przede wszystkim nie będę konstruował sytuacji, która prowokuje ostracy społeczne. Ale jeżeli chodzi o stół, to zadałem to pytanie. Ponieważ pewne rzeczy można to było dowodnić i stwierdzić. Tym się zajmuje nauka. Ale nie ewolucja. Ewolucja też, proszę pana. To też nauka. To też nauka. Pan w to wierzy, ja nie wierzę, no to jest religia.
religią. Okej, niech pan sobie przeczyta książeczkę. Tutaj dostałem niedawno w czwartek książeczkę od pewnych, od kościoła, Kościół Emanuel Baptystyczny. I w pewnym momencie w tej książeczce tam jest taki bardzo zły nauczyciel, który jest bardzo przekonwersowany i mówi o tym, że ewolucja właśnie. I bardzo mądry uczeń go się pyta, czy jądro powinno się rozpaść. Bo przecież wiem, że są procesy, są dodatnie, prawda? A dodatnie ładunki jakby się odpychają. No więc nauczyciel mówi, że tam w tej wiąże są jeszcze glony, to jest moje. Ja mam taką prośbę. Ale, tak. To jest bardzo, bardzo istotne a propos logiki rozumowania, bo o tym w tej chwili rozmawiamy. Więc ten uczciwy się pyta, a widział pan kiedyś glony? Skoro pan nie widział, to szachmat ateisto. Jądro powinno się rozpaść, ponieważ nie widział pan tych glonów. No i dalej mamy wyjaśnienie, dlaczego jądro się trzyma. Wiemy wszyscy, dlaczego się jądro trzyma, skoro nie ma glonów. Co prawda, protonów też nie widzieliśmy, tak? Ale skoro protony są dobre, to są. A glony są B. To jest jakby ten sam przykład, znaczy chodzi o logikę rozumowania. Nie rozumiem. Logikę rozumowania. Jak moglibyśmy przekazać mikrofon dalej, ponieważ to kończmy jeden temat, zaraz wrócimy do kolejnego. Może trochę ściszej, bo tu się trudno w ogóle cokolwiek zrozumieć. Możemy zaraz ściszyć. Dalej od ust mikrofony trzymać. Dalej od usta. Dobrze, teraz? Albo może bez mikrofonu. Mikrofon teraz lepiej? Teraz lepiej. Tak, dobrze. Mikrofon przeszedł w ręce pani... Tak, ja tak wolniej mówię, tylko proszę, chciałem tylko panią zapowiedzieć, może powiedzmy sobie trochę negatywnie, jeśli chodzi o sprawę świeckiej szkoły, bo ja sobie drukowałem tak wszystkie programy prawie tutaj naszych obecnych. Państwa był najdłuższy. Państwa miał 40 stron. Strasznie długo się drukowało. Tam jest naprawdę o wszystkim, natomiast w tym świeckim państwie nie ma nic. Dlatego też tu jestem, żeby powiedzieć coś, czego jeszcze nie mam w naszym programie. Będzie się dłuższy. Tak, to na pewno, nie wiem czy to dobrze czy źle, polecam drukować dwustronnie i ekologicznie i szybciej. Natomiast jeśli chodzi o świecką szkołę, to podstawową rzeczą, którą należy powiedzieć, jest to, że ten projekt został zainicjowany przez naszą łódzką jedynkę, Katarzynę Lunałę, więc niejako podpisujemy się pod nim jako cała Nowoczesna, promując też Kasię w Łodzi. Projekt dzisiaj został złożony z 150 tysiącami podpisów do Sejmu i wszyscy posłowie Nowoczesnej, mogę o tym zapomnieć całą mocą, którzy dostaną się do parlamentu, będą za nim głosować. Popieramy go wszyscy, popieramy go ze względu na to, w co wierzymy i na to, w co nie wierzymy, ale przede wszystkim ze względu na to, że wierzymy w równość i w to, że każdy ma prawo decydowania o sobie. A nauka jednej religii, wyznawania jednej religii, tutaj nie zgodzę się z moim przedmówcą co do tego, że nie da się nauczyć wiary. Otóż właśnie wydaje mi się, że się da i że do tego zmierzają lekcje religii w szkołach w Polsce. Te dzieci są od najmłodszych lat, teraz to będą sześciolatki, one są indoktrynowane religijnie. W momencie, kiedy od tak wczesnego wieku dzieciom mówi się, jak mają klękać, jak mają składać dłonie do modlitwy i jak stawiać krzyżyki w zeszycie, żeby dostać piątkę, to w którymś momencie myślę, że nadchodzi taki moment, kiedy te dzieci zaczynają faktycznie gdzieś tam wierzyć, uważać, że to jest ta prawda, którą należy wyznawać, bo to robią wszyscy naokoło. I to jest samonapędzająca się maszyna, w której im kolejne pokolenie jest tego uczone, tym nie jesteśmy w stanie... Czy pani uważa, że w 40 stronach państwo dołoży się tą świecką szkołę przed wyborami, czy nie uda? Takie praktyczne pytanie. Znaczy, ja nie wiem, czy niezbędne jest to teraz w programie, wręcz wydaje mi się to zbędne. Zbędne wydaje mi się to dlatego, że ten projekt jest już w Sejmie. I my będziemy za nim głosować, także możemy ten projekt włączyć w nasz... Ale na myśli miałem zrobić coś innego. Czy państwo w tych 40 stronach macie zamiar coś dopisać, bo pani mówi, że Kasia z Łodzi... Tak. Nie wiem, czy Kasia z Łodzi sprawi, że państwo dopiszecie w świeckim państwie, czy raczej nie? Kasia z Łodzi, która jest naszą jedynką, sprawiła, nie odnieczyła ona sama, razem z całym zespołem zaangażowanym, że ten projekt trafił do Sejmu. Myślę, że to jest dużo więcej niż to, żeby takie zapisy znalazły się w programie. Świetnie wiemy po 8 latach rządów Platformy, czym jest program, a czym są realia.
Dodam tylko a propos naszego 40-stronicowego programu, że on będzie się rozwijał. My ten program tworzyliśmy go od maja, od pierwszego kongresu, kiedy partia powstało Stowarzyszenie Nowoczesne. A kiedy powstało? Stowarzyszenie zostało zawiązane w końcu czerwca, zdaje się. Mieliśmy bardzo duże trudności z rejestracją. Natomiast partia powstała niedawno, powstała przed wyborami i program, który ma pan wydrukowany, jest programem Partii Nowoczesnej. Ja przepraszam tak bardzo, że to bardzo mnie interesuje, bo wszyscy mówią o tych świeckim państwie, świeckiej szkole, natomiast jak tak naprawdę dla człowieka, który nie jest politycznie zorientowany, wchodzi na stronę internetową, chce wydrukować, drukuje program Partii Korwin, jest jasne, wartości chrześcijańskie są dla mnie oczywiste. Natomiast wartości liberalne. Moim zdaniem, i wydaje mi się, że to też przyświecało twórcom programu, jest to zawarte gdzieś. Wchodzę na stronę Zjednoczonej Lewicy, jest jasno napisane świecka szkoła, oddzielenie i tak dalej. Dlatego dobrze. Przyjmuję, że na razie jest te 40 stopni. Tak, jako adwokat, a propos tego nauczania, oczywiście mam rację, ale sama pani użyła słowa indoktrynacji, ja to bym tak nazywał. Możemy mikrofon. Ja pana Krystiana przedstawiam, jak pana nie było jeszcze. A, czy jestem przedstawiony? Tak. Jest pan przedstawiony jako pan Krystian Legierski, reprezentujący Zjednoczoną Lewicę. Nie, proszę się mną nie przyjmować, ja sobie Krystianu postawię. Ja będę pytał. Proszę państwa, no oczywiście jesteśmy zwolennikami świeckiej szkoły, świeckiego państwa i tak dalej, natomiast ja myślę, że to ta dyskusja, to w zasadzie pana głos pokazał coś, co ja chciałem powiedzieć. W Polsce osoby wierzące, osoby z Kościoła katolickiego bardzo często kwestionują albo w całości pewne nauki, albo pewne fragmenty danych nauk, czy to jest medycyna, czy to jest psychologia, czy to jest seksuologia, czy to jest gender. I tłumaczą, że jest to ideologia. Otóż myślę, że ci ludzie nie rozumieją podstawowego takiego modelowego w nauce założenia, że nauka, celem nauki jest opis rzeczywistości, neutralny opis rzeczywistości przy zastosowaniu kryteriów naukowych, czyli jeśli ja, będąc naukowcem, opisuję, jakie mechanizmy zachodzą w człowieka w głowie, na przykład jako psycholog, to drugi naukowiec, trzeci, czwarty naukowiec, stosując te kryteria naukowe, które ja stosuję, dojdzie do tych samych wniosków, jeśli nie popełniam błędu. Natomiast ideologia nie jest opis rzeczywistości, tylko ideologia to jest kształtowanie postaw, kształtowanie pewnych zachowań, wpajanie ludziom pewnych sfer wartości. I teraz, jeśli pan to myli i uważa pan, że status biologii, czy medycyny, czy psychologii jest taki sam jak ideologii, to mamy grok z kapustą, absolutny grok z kapustą, tak? Bo mieszamy to, co opisuje rzeczywistość, z tym, co następnie tę rzeczywistość ocenia. To nauka robi tę podstawę, tłumaczy nam, w jakim świecie żyjemy, a ideologia mówi nam, jak ten świat mamy oceniać. To są jakby różne poziomy. I teraz, żeby tutaj jakiś porządek zapanował, żebyśmy się mogli jako Polacy w ogóle porozumieć, jakimś wspólnym językiem mówić w kategoriach świeckie, nieświeckie, laickie, religijne, to musielibyśmy zacząć od rzetelnego edukowania najmłodszych i tych wszystkich pokoleń, które po nas nastaną, będą tę rzeczywistość w Polsce kształtować, bo obawiam się, że w dużej mierze na nas już jest za późno, bo my toczymy bój ideologiczny, tak? Państwo, którzy się, tak powiem, okopują po stronie Kościoła katolickiego i czy też innych religii, uważają, że ci świeccy ateiści chcą coś zabrać, chcą nas zniszczyć, walczą z nami. Ateiści z kolei, czy religijni ludzie, ale uważając, że wartością jest świeckie państwo, próbują się bronić przed tym zalewem właśnie ideologii, którą się próbuje wpajać zamiast wiedzy w szkole na przykład, zamiast opisu rzeczywistości. No i jakby te dwie strony walczą ze sobą i chyba tu jest ciężko jakieś pole porozumienia znaleźć. Tak naprawdę w naszym pokoleniu to się pewnie rozstrzygnie brutalną większością, tak? Jeśli jakaś większość zajmie się znajdzie. A czy szkoda do tego, żeby usunąć religię ze szkół albo zablokować finansowanie, to nastąpi. Natomiast żeby tutaj jakiś konsensus nastąpił, żeby wszyscy się czuli niezaatakowani, niepokrzywdzeni, nie wiem, nieograbieni z pewnej sfery wartości, to na to bez dobrej, rzetelnej edukacji chyba szans nie mamy, bo w tych sporach od wielu lat uczestniczę i nie widzę po prostu momentu porozumienia. Czy panu wpadnę słowa, czy pan widzi w ogóle chęć takiego dialogu, żeby ludzie właśnie te sprawy z sobą rozmawiali, czy raczej powiedzmy, że tego dialogu nie ma? Ja oczywiście uważam, że dialog jest przede wszystkim. Nie, uważamy. Natomiast czy pan widzi, czy pan... No, do tego przejdę, ale myślę, że ciężko jest sensowny dialog prowadzić z kimś, kto mówi o medycynie, że to jest ideologia. Że ta medycyna nie opisuje rzeczywistości, tylko kształtuje.